dzisiejszych czasach ogólnie jest problem z interpretacją tych sygnałów damsko-męskich. Nie wiem, jakby dziewczyny, a ja mam tak, że jak mijam jej ulicą, jakiś zajebiście przystojny facet i mierzy mnie wzrokiem, to ja nie wiem, czy on myśli, wow, dobra dupa, czy wow, ta bluzka do tych spodni? Ważna. Ale teraz mam chłopaka, już się tym nie przejmuję i w związku jest tak, że staramy się jakby zwalczać swoje słabości, prawda? Moją słabością, przyznaję się do tego, jest zazdrość. To nie jakaś chorobliwa, to powiecie, nie wiem, stoimy sobie przy kasie w Tesco, on uśmiecha się do kasjerki, a ja... Ruchałeś się! Nie lubię tak. Myślę tak. Ale nie robię. To by było chore, nie? Słabości. On i tak jak rozmawiałam z kolegami, mają podobnie, że myślą, że jak kobieta podczas seksu ma zamknięte oczy, to wyobraża sobie innego mężczyznę, nie wiem, Brada Pittera, Janego Singa. Jeżeli też tak macie, to nie jest prawda. My mamy zamknięte oczy, bo nie możemy patrzeć na waszą twarz, jak wy dochodzicie. Co wy macie z tym ryjem? To wygląda, jakby was ktoś ruchał w dupę. Kto jest za tobą? Zamieńcie się miejscami. Dlatego uważam, że najlepszą pozycją jest pozycja napieska. Bo my nie widzimy, jak wy dochodzicie. A wy nie widzicie, jak my ziewamy, także. Polecam tekst eksperymentowanie. Para znajomych poleciła nam, że po zjeraniu zwiększają się doznania, zwłaszcza podczas seksu oralnego. Tak jak to moja koleżanka ujęła, stara, masz wrażenie, jakby twoje gardło nie miało końca. Tego nie wiem, tego nie wiem. Wiem za to, że zajebiście po zjaraniu bawi mnie podkładanie pod penisa głosów. Jak się śledziłka właśnie po to została stworzona. Dla naszej uciechy. To jest super. Uwielbiam ich związku, uwielbiam mankamenty są dla mnie inspirujące. A mam kolegę, który jest singlem i uważa, że lepiej być samemu, bo przynajmniej nie cierpisz przez tą drugą osobę. I uważam, że to jest mega głupie stwierdzenie, bo to tak jakby powiedzieć, że ktoś bez nóg ma lepiej, bo przynajmniej w zimę po nich nie wieje. Ale ludziom nie dogodzisz. Prawda jest taka, że ludziom nie dogodzisz, bo ja siedzę sobie na siłowni z jednej strony, mam grupę singli, którzy kozaczy, nie? Co to oni by nie nadziali? Co to oni by nie wylizali? A z drugiej strony grupa mężczyzn w związku. Jeden taki z tyranem, Boże, jak jestem zmęczony. Najchętniej wróciłbym do domu, walnął piwko, położył się spać, a tak jak zwykle na stara tych świeczek będzie chciała się ruchać. Straszne. Znaczy ja rozumiem, tak? Rutyna w związku to jest standard, ale warto z tym jakoś walczyć, tak? Dlatego ja na przykład ostatnio stoję sobie w przedpokoju. W leginsach, żeby nie było, że się nie staram. I szukam czegoś i zawsze jak szukam czegoś w półce, to na wyprostowanych nogach, maksymalne wypięcie, bo tak się najlepiej, najwygodniej szuka. I słyszę mego chłopaka za pleców. No nie no, co za ciało. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Odwracam się, on się w lustrze przegląda. Byliśmy na urodzinach jakiegoś jego znajomego i podbija do niego, do nas, jego stara znajomania. I niby przez przypadek jakby rzuca milion aluzji, że kiedyś między nimi coś było odgrane, nie? A potem udaje nagle zawstydzoną, że niby ojej, że to przy mnie palnęła. Ja zachowałam zimną krew. Mówię spokojnie, jak luz. Każdy ma swoją przeszłość, to jest naturalne, tak? A ja zdaję sobie doskonale sprawę z przeszłości mojego chłopaka, że zanim mnie poznał, zdarzało mu się chodzić na kurwy. Tyle